She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something that features. You say an island. Queens. Czyli mamy raperów z Queens, czyli 50 Cent. Mamy tutaj Nicki Minaj. Tych nie znam, wybaczcie. Oczywiście Brooklyn, Jay-Z. Ale czadowe krzesło z butelek z Pepsi i lampek. Zrobione przez Martę Kolano. Podejrzewam, że to Polka, Marta Kolano. To będzie jakaś Polka. Musimy zobaczyć na Instagramie, musimy ją znaleźć. I nazywa się Electric Feel. Plastic Bottles and Plexiglass. Także super projekt, no wow. Naprawdę musimy ją znaleźć gdzieś na Instagramie. No i oczywiście mamy Bronx. Bronx, czyli moją ulubioną... Boże, jak ona się... Cardi B. Tutaj mamy pracę zrobioną przez Annę Mariotti. To jest Eminem Chair. Nie, Amanda Bogio. Chair, to jest Eminem Chair, tak? Który to jest Eminem Chair? Ten jest Eminem Chair. Dobre. Mhm. Pracę zrobioną przez Yalinda Lin i Flossing the Bling, tak się nazywa jej praca. Kierowali tą kulturą hip-hopu z lat 80. i tutaj właśnie to krzesło, które widzieliśmy wcześniej, było Snoop Dogg. Widzisz, tutaj jest Snoop Dogg, który występował na Super Bowl w tamtym roku. A tutaj mamy pracę Maro Capeltani, student szóstego semestru. Hamak zrobiony z bandami. To jest lustro. I prawdopodobnie to lustro jest zrobione z pianki, takiej typowej, izolacyjnej i malowane sprayem złotym. Fajne, super. W ogóle ta szkoła jest super. Ta szkoła kosztuje $5,000 na rok dla rezydentów. Natomiast jak ktoś jest out of state, a student kosztuje $15,000, i 50% osób dostaje się do tej szkoły, jak aplikuje. To jest w ogóle, ta szkoła to jest w ogóle takie moje mini marzenie. Chciałabym iść do tej szkoły, ale chciałabym studiować marketing, advertising, czyli reklamę, marketing, coś właśnie pod YouTube, pod właśnie social media. Także niesamowite prace tych młodych ludzi. Uwielbiam takie coś i wstęp tutaj jest darmowy. Także. Ale wydaje mi się, że zwycięzcą tych wszystkich prac jest właśnie Marta Kolano, którą muszę zresztą znaleźć na Instagramie. Polka, ale to wydaje mi się, że ta jedna dziewczyna jest Polką, bo widać po twarzy, że bardzo ładna dziewczyna Polka. Teraz jesteśmy w drugiej części muzeum, w której nigdy jeszcze nie byłam, także jestem mega, mega się cieszę, że tutaj mogę być i to zobaczyć.
24 lutego jest jakiś specjalny event w tej szkole 50 years of hip hop style, także może się pojawię i wam pokażę. Dobra, teraz do kawiarni. Kawiarnię wam podlinkuję pod spodem. Bardzo fajne, przyjemne miejsce i zobaczymy, jak kawa będzie. Zobaczymy, jak kawa będzie smakować, ale wydaje się takie dosyć spokojne miejsce. Tutaj w Greenwich Village koło World Trade Center. My zamówiliśmy sobie vegan chocolate chleb z figami w środku, czyli chleb z fig, a to jest gluten free. Wszystko jest gluten free, także jak ktoś z was ma problem z glutenem, ja staram się nie jeść mąki. Mam tendencję do tycia, więc staram się jeść bezglutenowe produkty i nie tylko. No i będziemy tutaj pić kawę i czytać książki. Właśnie to jest książka, którą będę zaczynała czytać. Atomowe nawyki. Jest to książka po polsku, ponieważ pracując na Greenpointie załapałam bibliotekę polską. Chociaż powinnam czytać po angielsku, ja to wiem. Czytać tą książkę i powiem wam, że już daję do myślenia po pierwszym rozdziale, pierwszy wstęp, że wystarczy taka 1% zmiana dziennie, a możemy za powiedzmy 2-3 lata doczekać się ogromnych rezultatów. Także jak stawiamy sobie jakieś cele, to warto dać sobie małe kroki, cele ustawić. Takie najmniejsze, żeby powiedzmy za rok, za dwa dosięgnąć tego naszego większego celu. I to by było w zasadzie na dzisiaj na tyle, ale również w przyszłym vlogu mam zamiar już wam zacząć opowiadać na temat nieruchomości w Nowym Jorku i właśnie dlaczego, pierwszy mój vlog będzie właśnie dlaczego w tamtym roku, jak zaczynałam nieruchomości w Nowym Jorku, mi się nie udało. I mam nadzieję, że w tym roku już powoli będę kontynuowała tą pracę w nieruchomościach, ale mam nadzieję, że ta książka również też mi pomoże osiągnąć ten cel. Także to by było na tyle. Pijamy kawę i uciekamy. Trzymajcie się do następnego. Pa, pa.